Drodzy, cudowni, wspaniali mężczyźni oraz faceci, którzy potrafią cokolwiek zrozumieć. Chcę wam przekazać potwornie ważną rzecz. Chcę wam powiedzieć, co do mnie dotarło w moim życiu i życzę, że wam, żeby do was to kiedyś też dotarło, oby to nie było za późno. Chcę wam powiedzieć, że kobieta czasami może nie ma za dużej ilości inteligencji matematycznej, tego IQ, tak się zdarza, ale to, że kobieta nie ma inteligencji matematycznej, inteligencji logicznej, to wcale nie wpływa na to, że kobieta jest geniuszem. Każda kobieta jest geniuszem. Czemu jest geniuszem? Ponieważ każda samiczka gatunku zwierzaka rozmnażającego się płciowo, to każda samiczka decyduje, jakiego sobie dobierze partnera. To samiczka dobiera partnera, samiec stroszy piórka, śpiewa piosenki, pisze wiersze, walczy, jeździ skórą, furą, komorą, czymś innym, prezentuje się po to, żeby jego wybrała. Natomiast samiczka na podstawie tych kilku, niewielu elementów podejmuje decyzję, która zaważy nie tylko na jej losie, ale na losie jej potomstwa, jak również na losie dalszej populacji ludzkiej. I ta kobieta, każda kobieta jest geniuszem. Czemu jest geniuszem? Bo ona swoim rozumem, niezwykłym rozumem, dobiera partnera, który jej umożliwi rozwój jej albo jej potomstwu. I czasami ta kobieta w swojej genialności dobiera nawet faceta, z którym nie jest jej najlepiej na świecie, natomiast każda partnerka, idioty, pijaka, kretyna, bandyty stwierdza, że facet debil, ale dzieci cudowne i genialne. I to jest pierwsza rzecz. I dlatego, drogi mężczyzno, uważaj. Jeżeli jakaś kobieta ciebie wybrała i powiedziała, że chce z tobą być na zawsze, to znaczy, że ona jest największym geniuszem, jakiego mogłeś spotkać w życiu. Bo dzięki temu, że ona cię wybrała, ty możesz z nią być. I teraz, niezależnie od tego, jak ta kobieta się później zachowuje, jak z tobą postępuje, to ty masz się nią opiekować, masz ją kochać, masz ją podziwiać, masz ją wielbić, nosić na rączkach, o ile masz tyle siły. I dlatego uważaj, udało ci się w życiu spotkać geniusza, okaż chociaż część, pokaż chociaż część tej inteligencji, którą ty posiadasz, chociaż częściowo bądź tak mądry jak ona i zadbaj o swoją partnerkę. Ponieważ ona cię wybrała, to się nią opiekuj. To jest jedyny sposób, abyś w pewnym momencie w życiu popatrzył na nią z radością, uśmiechem i sam był szczęśliwy. Życzę ci, abyś zapracował na swoje szczęście. Jak powiedział Sokrates, żeń się. Jak trafisz na cudowną kobietę, będziesz od razu szczęśliwy. A jak trafisz na ksantypę jak ja, to będziesz filozofem i też będziesz szczęśliwy.